organem czwartej sesji Rady Miejskiej w Dziękoniu. Przechodzimy do punktu 18. Zmiana uchwały numer 34/284/217 Rady Miejskiej w Dziękoniu dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dzierżoń na rok 2018. Bardzo proszę pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały. Paragraf pierwszy w uchwale 34/284/2017 Rady Miejskiej w Dziergoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dziergoń na rok 2018. Załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dziergonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, te zmiany w załączniku były czysto porządkowe. Ten projekt uchwały również został przedstawiony i szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji stałych. Został on pozytywnie zaopiniowany, w związku z czym proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z posłów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 19. Określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierżoń. Bardzo proszę ponownie panią dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwolicie, że nie będę odczytywała tej uchwały, ponieważ ona również została państwu szczegółowo przedstawiona na posiedzeniu komisji stałych. Została ona pozytywnie zaopiniowana. Jest to uchwała czysto porządkowa, w związku z czym proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez panią dyrektor? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 20. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżoniu. Szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżoniu w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżoniu na rok 2019. Po przedstawieniu podstawy prawnej uchwała się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżoniu na 2019 rok w brzmieniu załączników numer 1 do numer 4 niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy państwo życzycie sobie odczytanie planu pracy? Ponieważ był on szczegółowo analizowany i przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji, myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu, którym jest dyskusja. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżoniu na rok 2019? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 21. Przyjęcie planu pracy. Przepraszam. Tak, tak.
planów pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. Tu, tak jak w przypadku poprzednim, wszystko zostało przedstawione i przeanalizowane, przedyskutowane na komisji wspólnej. Przedstawię teraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. Po przedstawieniu ustawy prawnej uchwała się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok. No tu oczywiście są wypisane wszystkie kwartały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na 2019 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami, przy 0 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących się. Szanowni Państwo, punkt 22. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dzierżgoniu za 2018 rok. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w 2018 roku zrealizowała zrealizowała wszystkie punkty wynikające z planu pracy. Dyskusje na tych komisjach czasami były burzliwe, ale zawsze komisja kierowała się interesem gminy. Także coś dodać, dodam tylko tyle, że praktycznie na każdym posiedzeniu komisji była obecność była 100%. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o krótką, krótkie przedstawienie takiego sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 2 posiedzenia oraz 4 samodzielne i 4 wspólne. Rozpatrywane były materiały sesyjne w całej rozciągłości oraz wszystkich szczególnie spraw dotyczące problemów naszej wsi. Myślę, że to, co po uchwale zostało zrealizowane, postaramy się dalej działać na przede wszystkim na dobra gminy, ale przede wszystkim gminy jako Komisja Rolnictwa dla dobra mieszkańców wsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Dzierżgoniu 2018 rok. Komisja w 2018 roku działała w oparciu o plan pracy Komisji zatwierdzoną uchwałą nr 34/291/217 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku. Na posiedzeniach zajmowała się sprawami merytorycznymi przyjętymi w planie pracy, a także omawiała i opiniowała materiały na sesję Rady Miejskiej w Dzierżgoniu. W 2018 roku odbyła 2 posiedzenia oraz uczestniczyła w 4 posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej, na których rozpatrzyła informacje z działalności posterunku Policji w Dzierżgoniu za 2017 rok, z działalności Straży Miejskiej w Dzierżgoniu za 2018 rok po stronie realizacji zadań oświatowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017-2018. O przebiegu ferii zimowych w placówkach kulturalno-oświatowych, o planowanej pracy placówek oświatowych Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich w okresie wakacji, o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok, dotyczącą gotowości placówek oświatowych do przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli po przerwie wakacyjnej oraz o potrzebach finansowych placówek, dotyczącą potrzeb finansowych Dzierżyńskiego Klubu Sportowego Pomyśle oraz Dzierżyńskiego Ośrodka w zakresie realizowanych inwestycji prowadzonej działalności. O stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dzierżoń w roku szkolnym 2017-2018, o dokształcaniu nauczycieli w roku 2018.
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapoznała się z planem pracy Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok. Przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dzierżoń za 2018 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2018 Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, informacje o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe gminy Dzierżoń. Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Dzierżoń za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierżoń za 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Dzierżonia absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Rozpatrzyła informację burmistrza Dzierżonia o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierżoń za pierwsze półrocze 2018 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2018 Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Dzierżoni. Zaopiniowała projekty uchwały budżetowej gminy Dzierżoń na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej, uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżoń na lata 2019-2027. W roku 2018 Rada Miejska podjęła 62 uchwały. Sporządziła sprawozdanie za 2018 rok, przygotowała plany pracy komisji na 2019 rok. Dziękuję. Dziękuję za przedstawioną informację. Poproszę przewodniczącego komisji, wizytuję komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dzierżoniu za 2018 rok. Komisja w 2018 roku działała w oparciu o plan pracy komisji zatwierdzony uchwałą numer 34/291/217 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku. Komisja w tym czasie odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrzyła 2 skargi złożone na działalność burmistrza Dzierżonia. Zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy Dzierżoń za 2017 rok i opracowała wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Dzierżonia z tytułu wykonywania budżetu gminy za 2017 rok. Rozpatrzyła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwszym półroczu 2018 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, planów finansowych za pierwsze półrocze 2017 roku Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierżoniu. Sporządziła sprawozdanie za 2018 rok. Uchwaliła plan pracy na 2019 rok. Oprócz powyższych posiedzeń komisja przeprowadziła następujące kontrole problemowe w Dzierżgońskim Klubie Sportowym Powiśle, Szkoły Podstawowej Bruk, Szkoły Podstawowej w Dzierżgoniu, Szkoły Podstawowej w Bągardzie, Przedszkola w Dzierżgoniu oraz Oddziału Przedszkola w Żuławce Szkuńskiej. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury, burmistrza Dzierżgonia w zakresie zamówień publicznych za rok 2017 oraz pierwszy półrocze 2018 roku. Burmistrza Dzierżgonia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok oraz pierwsze półrocze 2018 roku. Należy nadmienić, że w toku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dzierżgoniu nie stwierdziła nieprawidłowości finansowych. Zastrzeżenia, uwagi oraz wnioski Komisji Rewizyjnej ujęte są w protokołach z posiedzeń kontroli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że sprawozdania działalności Komisji Stanu Miejskiej w Dzierżoniu zostały przyjęte. Punkt 23. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Oczywiście wszyscy Państwo, również osoby z sali, mają takowe, bardzo proszę zgłaszać. Tam może pierwszy był pan z tyłu, bardzo proszę. Ja mam zapytanie do przewodniczącego. Czy to prawda jest, że radny Zbigniew złożył rezygnację oficjalnie? Za chwileczkę w punkcie komunikaty przewodniczącego zapoznam Państwa z tą sprawą dogłębnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja korzystając z obecności Pana Prezesa
PWiK-u. Chciałem serdecznie podziękować za wykonaną usługę przyłącza nowego wody na osiedlu Jagody. Pierwszy raz przed świętami nie mieliśmy problemu z wodą. Prosiłbym pana też o przekazanie podziękowań pracowników, bo powiem tak, z przyjemnością się patrzyło na ich pracę. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, radny. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrz, ja mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, mieszkańcy mnie poprosili, panie burmistrz, może... Tak. Mieszkańcy ulicy Limanowskiego mnie poprosili o przyjrzenie się tej kładce, co przychodzi między Słowackiego a Limanowskiego. Naprawdę, stan tam jest porażający. I drugie pytanie, na ten rok miały być założone oświetlenia na ulicy Jana Pawła II w stronę Prakwic. Nie ma do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie. I druga ulica to Słoneczna. Co w tej sprawie dalej? Bo budżet był, pieniążki były, ale dalej nic tam się nie dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze? Bardzo proszę. Ja do pani burmistrz. Pani burmistrz, mieszkańcy Dzierżgonia bardzo się cieszą z tak ładnego wystroju świątecznego, ale bardzo proszą, żeby włączyć chociaż jeszcze ulicę Zawadzkiego. Bo to się skończyło na chyba wjazd na ulicę Trauguta. I jeszcze jedna sprawa dotycząca sklepu przy Domu Kultury. W tej chwili jest bardzo ciemno, młodzież chodzi na różne zajęcia i od mostu w stronę straży nie palą się w ogóle te lampy tam. Jest bardzo ciemno. One się paliły, już były naszykowane, no nie tak dawno chyba, i w tej chwili one się nie palą. Od mostu aż do straży. Tam młodzi się nadchodzi, jest ciemnitko, tam nie ma żadnej lampy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Mam pytanie do pani burmistrz. Pani burmistrz, czy planowane są jakiekolwiek działania polegające na naprawie nawierzchni znajdującej się na placu przed budynkiem mieszkalnym Kościelna 1? Oraz drugie pytanie dotyczące możliwości montażu luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa 1 Maja i odrodzenia vis-a-vis budynku starego Spichlerza. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę bardzo. Jestem też do pani burmistrz. Pytanie odnośnie nielegalnych wysypisk, bo to już widzę teraz, jak ten śnieg troszeczkę padało. Teraz ten pojawiły się znowu. Największym czy najczęstszym jest młyn. Ja stara droga. Stara droga właśnie. Tam wczoraj przyjeżdżałem i znowu jest mnóstwo tego, nie? Stara droga, czyli nasze wysypisko. Tak, to jest. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu. Ja tak w imieniu własnym i mieszkańców chciałbym podziękować za naprawienie mostu na pompie najazdu na ten most, bo praktycznie była droga już nie od roku budynkowym zgłaszany, a teraz został zrobiony. Także serdecznie dziękuję za to. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana prezesa ADM-u. Czy coś wiadomo w dalszej sprawie z replikami? Jeszcze na tą chwilę, jeśli chodzi o postępowanie te administracyjne, ono nie zakończyło się. Do dnia, chyba nawet dzisiaj miało być ostateczne zamknięcie tej sprawy administracyjnej, tak więc jakaś decyzja miała zapaść po dzisiejszym dniu. Jak tylko będę wiedział, to pani burmistrz od razu taką informację przekaże, tak więc. Panie przewodniczący, odnośnie to pan Biskiet poruszył temat wypłat administracji, tak jak przedszkoli, szkół. I chyba wiem, że tam się są te wkładane te wszystkie dodatki do jednego jakby worka i wypłata was jest tych pracowników cały czas taka sama. Czy oficjalnie wiemy, że dopiero od 2020 roku coś się zmieni? Czy to jest prawda, czy jakaś ustawa ma się zmienić? Ostażowo wszystkie dodatki. Proszę państwa, ja wiem o tym, że stażowe nie będzie się wliczało do zasadniczych, tak? Ale właśnie pracownicy tego nie wiedzą. Pytają się, dlatego... Polityka pani burmistrz jest taka, że zasadnicze będzie wysokie.
wysokości minimalnej. Tak? I staż, dodatkowo staż. Od 1 stycznia 2019 roku. Tak? Ono generalnie już tak było, proszę Państwa, nie w niewielkim zakresie zachwianych przy niektórych osobach, ale generalnie już te minimalne w zasadniczej gminie dzierżnie funkcjonują. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że znowu został uszkodzony chodnik, jak się jedzie na cmentarz między osiedlem Jagiełły a targowiskiem tym. Tam znowu Jana Pawła, a targowiskiem. Tam znowu się żarówka wjechała na ten chodnik i tam póki nie będzie coś zrobione na tym narożniku, myślałem może o tych takich rurach, tych, co na przykład są tutaj. Bariery takie wstawione, nie? Bo tam zawsze będzie uszkadzany ten chodnik. No to pani czegoś nie zrobi, nie zablokuje tego, to te ciężarówki, które tam wjeżdżają, no to zahaczają ten chodnik i uszkadzają cały czas ten chodnik. Znowu tam są te rury, nie wszystko połamane. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Czy pani burmistrz? A proszę, przepraszam pani. Ja chciałbym się zapytać jeszcze, to znaczy zapytać. Mamy piękne coś takiego jak żwirownia nasza, winięta. Ta piękna jest, piękna była przynajmniej. Dopóki teraz są pozamykane już te kopalnie już tam żadna nie działa. Nie można tam przejechać. Są drogi tak zniszczone, a tam z tego co widzę, to dużo ludzi na rowerach, przynajmniej kiedyś uczęszczało, nie? Teraz prosiłbym o naprawienie może jakoś tego, żeby można dalej było korzystać z tego. Mówimy o wewnętrznych drogach żwirowych, na terenie gminionych żwirowych. Tak, gdzie te stawy są. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś Państwa? Czy pani burmistrz chciała... W pakiecie. Tak. Panie przewodniczący, szanowni radni, na niektóre pytania będę mogła Państwu odpowiedzieć, ale na niektóre po prostu nie znam odpowiedzi, dlatego że burmistrzem jestem od miesiąca i jeżeli zostało zadane pytanie, że było zaplanowane oświetlenie na ulicy Libanowskiego Jana Pawła i Słonecznej i nie zostało zrealizowane, to będzie wynikało z tego, że skonsultuję, dlaczego to zostało nie zrobione, jak było to w budżecie zaplanowane. Jeżeli chodzi o skwerek, to powiem tak. Rzeczywiście, ostatnio jak tam, a chodzę często, bo dwa razy w tygodniu, więc wieczorami to się paliły lampy. Teraz widocznie coś, znowu jest jakaś awaria, na pewno zadbano o to, żeby te lampy ponownie rozświetliły te miejsce, bo to rzeczywiście jest dosyć duży odcinek, który jest ciemny i niebezpieczny. I tym bardziej, że uczęszcza tam dzieciaki. Także na pewno to na pewno zaraz zgłosimy, to jest jakaś awaria związana z oświetleniem. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kościelną jeden i park i robienie tam nawierzchni, została ona zaplanowana. Jeżeli chodzi o lustra drogowe, to dotyczą one drogi powiatowej i gminnej. I na stan wiedzy na ten moment mogę powiedzieć, że do takich czynności jest w powiecie powołana komisja. Ona współpracuje oczywiście z naszymi służbami i na pewno ten temat zamontowania tych lustr drogowych w tych miejscach, o które Pan zgłaszał, na pewno to poprosimy, żeby na ten temat też się wypowiedziała i też jak tutaj była, to na to spojrzała. Bo tu pewnie będzie tak, że te lustra będziemy musieli montować gdzieś w okolicach. Pewnie do domów prywatnych, prawda, żeby to było, bo ja też mam tam problem z wyjazdem. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadową, to chciałam powiedzieć taką rzecz, że przed nami jest, proszę Państwa, na pewno nowy program gospodarki odpadowej. Służby związane z ochroną środowiska gminną, ale również i komunalną, pracują na tym, żebyśmy mogli w 2019 roku zaproponować Państwu skuteczny sposób odbioru odpadów. Dziwi mnie to, że wszyscy płacimy za odpady, a dalej tworzone są wysypiska dzikie. Pewnie jak jest, a nie znajdziemy właściciela, a jest to na naszej drodze gminy, to zgodnie z przepisami, my jesteśmy właścicielami tego wysypiska i to my, jako gmina, będziemy musieli to wysypisko uprzątnąć, uporządkować. Chyba że ktoś był na tyle nieostrożny, że w tych odpadach coś znajdziemy. To wtedy będziemy mieli właściciela. Tak się też nieraz zdarza. Jeżeli chodzi o uszkodzenie na targowisku,
To też no, zobaczymy, co możemy w tej kwestii zrobić, żeby to skutecznie przeciwdziałać takiemu najeżdżaniu. Się wydawało, że to wszystko zależy od kultury kierowcy. Nie będziemy w stanie tego wszystkiego upilnować, ale myślę, że te uszkodzenia na pewno pewnie po nowym roku będą naprawione i nie będą zachęcały do takiego zjazdu niezgodnego z przeznaczeniem. Myślę, że na to, co mogłam Państwu odpowiedzieć, to odpowiedziałam. Myślę, że to będziemy. Te zadania, które są, to będą realizowane. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Aha, opłaty. W imieniu mieszkańców jeszcze, jak wiemy, tych, co mają wioski, wyprowadzili. Prosili, żeby, no, mówię, rozstawić jakieś kosze na te odchody, bo rzeczywiście coraz więcej ludzi rzeczywiście, no, schyla się. To, co pierwszy sektor robił, wrzuca do zwykłego śmietnika. Mówię, chociaż w tych miejscach, no powiem, takich zielonych, takich skupisk, czy w parkach, czy że prosiłbym, żeby przy planowaniu dostawiania jakichś koszy, żeby też pomyśleć o właścicielach, którzy chcą no, postępować właśnie. Dobrze. Dziękuję. Pani burmistrz chciała jeszcze. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, bo o jednej rzeczy Państwu zapomniałam powiedzieć. O kładce, to też jest mój ulubiony skrót, który też jest mocno niebezpieczny. Ja już rozmawiałam z prezesem RPWiK-u. Przygotowujemy się na razie do naprawy, a myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy przygotowywać dokumentację, żeby taka z prawdziwego zdarzenia z wszystkimi pozwoleniami wodnoprawnymi mogła kładka powstać. Ale na ten moment nie ma teraz właściciela tej kładki, więc, ale też nie chcemy jej zamykać. Zostanie ona naprawiona, przywrócone będzie bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Też się boję, jak tylko nie idą. Taka jest prawda. Naprawdę jest mocno niebezpieczne. Dziękuję. Proszę bardzo. To jest, proszę Państwa, temat rzeka. Ale tak pokrótce. No nie wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo źle. Wygląda to źle, tak. 70%, które zaświadcza, że segreguje, to myślę, że z tych 70% może 30% prawidłowo segreguje. No, segregacji nie ma u nas. No, to jest w opłakanym stanie. Trzeba cały czas nad tym pracować, trzeba edukować, trzeba szkolić, żeby to wyglądało u nas lepiej. Żeby to funkcjonowało lepiej i przynosiło jakieś tam wymierne korzyści. Dziękuję. Proszę Radę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolega mi przypomniał o tym lustrze. Mieszkańcy Żolesław Lub pisały już dawno, może ze 2 lata temu, do pani burmistrz pisma, żeby postawić lustro koło tego sklepu, koło pani Oli. Bo tam jest przejście blisko tego zakrętu i jak dzieci idą, znaczy ze szkoły sobie tam różnie, do sklepu, po zakupki, to jak wejdzie na przejście, a samochód, wiadomo, jak jeden jedzie 40, to by tam zdążył, jak jedzie szybko, to tam już nieraz doszłby do wypadku. I tam taki wniosek, to ucichło, żeby to wziąć pod uwagę, żeby tam też może te lustro postawić. Nie? Bo tam już niektórzy słyszałem, tu mi mówili w gminie, nie wiem, czy są do tego tak zobowiązani, że te przejście nie powinno być, bo one jest za blisko zakrętu. Ale jest i powinno być. Chyba łatwiej postawić lustro i niech będzie dalej, żeby było bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że z nami jest też radny powiatowy, dwóch nawet, tak? O tak, właśnie. Tak, bo drugiego pana już nie widzę, więc myślę, że tutaj będę prosiła o wsparcie. No jak najbardziej, jak najbardziej. Także będziemy działać ku wspólnemu dobru. Kolega bardziej myślę, że nam będzie nam pomagał. No jak najbardziej. No, no. Szanowni Państwo, czy są jeszcze wolne wnioski z pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 24. Komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, do Biura Rady wpłynęło pismo. Pan Zbigniew Przybysz, Dzierzgoń, ulica Krzywa 6, przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, pan Ryszard Świdek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 15, punkt 1, zastrzeżeniem artykułu 12. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Dawa Gminy. Interpretacja przez pana i radnych związanych z panem i panią burmistrz artykuł 24, punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta, ogranicza lub praktycznie uniemożliwia pełnienie funkcji kontrolnej przez radnego poprzez upublicznianie pytań, nagłaśnianie problemów. Uzasadnieniem mojego twierdzenia niech będzie tak zwana odpowiedź pani burmistrz Jolanty Szewczun na moją interpelację, zapytanie 23 listopada. Jakie to działania podejmie burmistrz Dzierżgonia, by doprowadzić do naprawienia szkody w firmie komunalnej, jaką jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. i odzyskania pieniędzy w kwocie 500 tysięcy złotych? Odpowiedź 4 grudnia 2018 roku. Odpowiadam panu na podstawie pytania. Rada Nadzorcza Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. jako organ kontrolny zarządu nie stwierdziła, aby była prezes. Nieprawda. Jolanta Szewczyn nie była prezesem RTI Wyrok S.A.O. Jolanta Szewczyn wyrządziła szkodę spółce. W związku z powyższym druga część pytania jest bezprzedmiotowa. Podpis burmistrz Dzierżgonia Jolanta Szewczyn. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pytanie nie brzmiało co, kiedy oraz jakim dokumentem, na przykład uchwałą. Jeśli tak, to gdzie ona jest, a jeśli tak, to jakiej podstawie prawnej stwierdziła Rada Nadzorcza RTI S.A. Przecież zgodnie z kodeksem spółek handlowych Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne, nie ma prawa stwierdzić, czy też wydać wiążących poleceń zarządowi spółki. Dla przypomnienia, zarząd RTI S.A. do odwołania prezesa Leszka Starnowskiego był zdecydowanie za próbą odzyskania pieniędzy i skierował wniosek do prokuratury w sprawie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez osobę powołującą się na to, iż pełniła funkcję prezesa zarządu RTI S.A. artykuł 286 kodeksu karnego. Czy naprawdę pan przewodniczący radni Rady Miejskiej w bieżącej kadencji, pani skarbnik nie widzą konfliktu interesów między burmistrz Jolantą Szewczun a burmistrz Jolantą Szewczun, która wydaje polecenia właścicielskie rodzinie Radzie Nadzorczej, przewodniczący Rady Nadzorczej to skarbnik gminy, a burmistrz Jolantą Szewczun, która doprowadza do odwołania sprawnego zarządu RTI S.A. i powołania na to stanowisko osoby nie mającej żadnego doświadczenia w tak zwanych instytucjach finansowych. A panią Jolantą Szewczun, która powołując się na to, iż była prezesem zarządu RTI, uzyskała nienależną jej korzyść w wysokości kilkuset tysięcy złotych, a tym samym doprowadzała do szkody w firmie, w której mieszkańcy gminy, gmina ma ponad 90% udziału. Burmistrz Dzierżgonia nie stosowała się do zapisów ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 24, punkt 7, nie umieściła swojej interpelacji 23 listopada na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty nie odpowiedziała na postawione przeze mnie interpelacji pytania. Jako radny nie mam nawet możliwości zapytania się zarówno pana, jak i pani burmistrz, dlaczego. W związku z tym, iż działania pana i radnych, pana wspierających uniemożliwiają mi wypełnienie ślubowania złożonego przeze mnie w dniu 19 listopada 2018 zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia zaszczytnej funkcji radnego Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dniem otrzymania przez pana tego pisma. Podstawowe założenia instytucji demokratycznych jest służebna rola wobec wyborców. Ograniczenie komunikacji z tak zwaną władzą poprzez obowiązek składania pisemnych pytań do burmistrza, radnych, pracowników Urzędu Miejskiego pytań jest jawną kpiną wyborców. Dzierżgoń 18 grudnia 2018 roku podpisany Zbigniew Przybysz, PS. Proszę o odczytanie pełnej treści mojej rezygnacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dzierżgoniu, co uczyniłem niniejszym. Szanowni Państwo, uważam, że rolą Przewodniczącego Rady Miejskiej nie jest komentowanie. Natomiast, ponieważ zostałem tu jakby wywołany do tablicy, pozwolę sobie tylko na bardzo krótki i merytoryczny komentarz. Otóż nie wiem, z czego to wynika. Może pan radny Przybysz, pełniąc tak zaszczytną funkcję jak przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierżgoniu,
na skutek swojej nieobecności, ponieważ ja podpisałem tą uchwałę, która weszła w życie w 2015 roku. Była to uchwała numer 4/29/2015 Rady Miejskiej w Czyżgoniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia statutu gminy. I ten statut, gdyby pan wtedy przewodniczący, a obecnie pan radny, dokładnie przeanalizował i doczytał, to paragraf 40 punkt 4 mówi: interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady i odpowiedź na interpelację otrzymuje się w ciągu 21 dni, natomiast na zapytanie w ciągu 14 dni. To jest mój jedyny komentarz. Uważam, że najbardziej merytoryczny, jaki może być. Natomiast jeśli chodzi o drugą część dotyczącą tego, że nie zostało to zamieszczone, nie jest to zgodne z prawdą. Każdy może wejść na VIP Dzierżgoń i tam jest dokładna data, godzina i przez kogo dany dokument został zamieszczony. To jest mój cały komentarz do przedstawionego pisma radnego Przybysz. Szanowni Państwo, korzystając już z tego, że jestem przy głosie, chciałbym wszystkim mieszkańcom miasta, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, wszystkim Państwu w imieniu całej Rady Miejskiej w Dzierżgoniu, w imieniu całego samorządu, w imieniu pani burmistrz, w imieniu wszystkich pracowników złożyć wszystkiego dobrego w tym zbliżającym się roku 2019. Mam nadzieję, że ten rok będzie obfitował przede wszystkim wiele sukcesów, które odbiją się tym dobrym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i naszej gminy. Myślę, że moje koleżanki i koledzy z ogromną ochotą przyłączą się do takich życzeń, które jeszcze raz bardzo mocno chciałbym skierować wszystkim Państwu. Życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. No i oczywiście życzymy sukcesów dla naszego miasta i dla naszej gminy. Ponieważ wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam czwartą sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za przybycie.